23 września obchodzimy wspomnienie świętego Linusa, papieża i męczennika. Według świętego Ireneusza z Lyonu, który zostawił nam najstarszy wykaz papieży, Linus był bezpośrednim następcą świętego Piotra na stolicy rzymskiej. Ireneusz utożsamia Linusa, papieża, z Linusem, o którym wspomina święty Paweł apostoł w liście do Tymoteusza. Według księgi papieży, Linus miał rządzić Kościołem w latach od 56 do 67. Krytyka współczesna podaje jednak lata od 67 do 76. Czasy, kiedy Linus obejmował rządy w Kościele Chrystusa, były niełatwe. Chrześcijaństwo było dopiero w początkach, a już musiało przejść krwawy chrzest za Nerona, którego ofiarą padł kwiat chrześcijaństwa w Rzymie, ze świętym Piotrem i świętym Pawłem na czele. Historyk rzymski, Swetoniusz, pisze jasno, że Neron podpalił Rzym, by na jego gruzach wystawić nowy, godny stolicy najpotężniejszego imperium świata. Kiedy zaś oburzenie mieszkańców groziło jawnym buntem, Neron zwalił winę na chrześcijan i kazał ich wytracić wśród najwyszukańszych mąk. Pożar, który wybuchł 19 lipca 64 roku, strawił 2/3 Rzymu. W takiej sytuacji Linus musiał wszystko budować od nowa. Według wspomnianej księgi papieży, Linus pochodził z Tuscji, a tradycja podaje jako miejsce urodzenia miasteczko Volterra. Miał wprowadzić w kościele zwyczaj, do dnia dzisiejszego zachowywany w niektórych rejonach, że niewiasty uczestniczą w liturgii, mając głowy nakryte zasłoną. Trzymał się w tym zarządzeniu, jakie wprowadził święty Paweł apostoł. Każda niewiasta, która się modli albo prorokuje z głową odkrytą, hańbi swoją głowę. Być może apostoł miał na myśli to, by niewiasty nie zwracały na siebie zbytniej uwagi i nie wprowadzały roztargnienia. Był bowiem powszechny wówczas zwyczaj, że nosiły wyszukane fryzury i zdobiły swoje włosy kosztownościami. Na ten szczegół zwraca uwagę również święty Piotr apostoł. Linus miał przyjąć chrzest z rąk świętego Piotra i przez apostoła miał być wyznaczony na następcę. Według podania Linus miał ponieść śmierć męczeńską, chociaż nie znamy ani roku, ani dnia jego śmierci. Martyrologium rzymskie wyznacza dzień jego pamiątki na 23 września. Widocznie tę datę przechowała w pamięci tradycja. Ciało świętego Linusa zostało pochowane przy grobie świętego Piotra na Watykanie. W rodzinnym mieście świętego Linusa, Volterra, znajduje się kościół pod jego wezwaniem, a w katedrze jest czczony relikwiarz w postaci artystycznego popiersia, Hermy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Linus, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nami.